zdrowia, szczególnie dla normalnych. Każda książka została przepisana, każdy obraz został przemalowany, każda rzeźba i posąg został zrzucony, każda ulica została zmieniona nazwa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No to są słowa z powieści Orwella 1984 rok. No i to się dzisiaj dzieje. Wszystko jest przemalowywane, przepisywane, usuwane, retuszowane. Encyklopedie się zmieniają. W ciągu ostatnich paru dni wrzuciłem filmik z Richmond, Virginia. Tam jeden posąg, jedna rzeźba. To była Stonewall Jackson, to jeden z generałów południa, drugi to jest Robert E. Lee. No i obydwa w zasadzie to już ich nie ma, także jeżeli obejrzycie sobie te filmiki, to już na tych postumentach tego nie ma. Wszystko zostało pokasowane. Komuniści łapią się za Abrahama Lincolna. Lincoln został zabity w teatrze przez człowieka z południa. No i 500 tysięcy białych Amerykanów zginęło walcząc o zniesienie niewolnictwa. No i prezydent Abraham Lincoln, który wyzwolił, dał w zasadzie wolność Murzynom, jest usuwany. Biorą się za Roosevelta, biorą się za Churchilla, no biorą się za wszystkich. No a teraz za Kolumba się biorą, a teraz wzięli się za świątki buddystów i hindusów. Także w Ameryce te kluby nocne w zasadzie są zamknięte, no bo jest można powiedzieć panika 19, ale jest taka firma, jest Live Nation, czyli żywy naród, który jest ulokowany w Kalifornii, w Beverly Hills. No i grupa buddystów, hindusów, chrześcijan i Żydów złączyła się razem i zaczęła w zasadzie atakować te kluby. No dlaczego te kluby? No bo te kluby nocne oni mają w swoich pomieszczeniach właśnie świątki hinduistyczne i Rajan Z, no to jest ten przedstawiciel całej tej grupy, zrobił całą kampanię, no i w zasadzie mówi, że to jest przypadek, że na dzień dzisiejszy w całej Ameryce jest ta rozmowa na temat tej niesprawiedliwości społecznej po tym, jak zginął zawodowy bandzior, który w sumie chciał oszukać Hindusa, bo dawał Hindusowi $20 w delikatesach. Hindus zadzwonił na policję. Policja przyjechała, przez 8 minut go tam trzymała na ziemi, 8 minut go błagała, mówi, weź się poddaj, zaresztujemy cię, a on tylko krzyczał, no przeklinał na nich, no i mówił, że nie może oddychać, no i po tej amfetaminie i narkotykach i po tym wszystkim po prostu wykitował. No i teraz Hindus się wziął, że najwyższy czas jest, żeby zacząć zaadresować problem tych różnych świątków hinduistycznych w klubach. No i powiedział, że właśnie te wszystkie symbole wiary nie powinny być używane w ten sposób. Jako prezydent Uniwersalnego Stowarzyszenia Hinduizmu, on jest bazowany w Reno w Nevadzie. No i on promuje tą tożsamość Hindusów, no i stara się wprowadzić jakiś tam dialog pomiędzy religiami. Tłumaczy, że wszystkie te świątki hinduskie, no to są po to, żeby modlić się tam z nimi, czy do nich, czy obok, w świątyniach, czy tam w domu, w tych kapliczkach domowych, ale nie to, żeby
były stawiane tam w lokalach, gdzie się pije wino. No i cała ta koalicja też mówi, że no jest dramatyczna różnica pomiędzy tymi religijnymi przywódcami, na przykład jak Gautama Buddha, który był tam twórcą buddyzmu, a śmiejącym się Buddą, czy czasami jest nazywanym grubasek Budda, który jest widać czasami w tych azjatyckich, chińskich restauracjach. No i ten prezydent, on nie tylko pcha to, żeby pousuwać te statuetki Buddy, czy innych świątków hinduskich, jak Ganesha, czy Shiva, Rama, czy Hanuman, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Rama, tak? To każdy pamięta. W Polsce też były grupki tych, no nie wiadomo, kto to był, no po prostu nie ateiści wychowani w domach i przerzucili się na Hare Krishna. No ale właśnie mówi, że wszystkie te świątki to trzeba pousuwać z klubów, no i do tego jeszcze Live Nation, czyli żywy naród, przedstawiciele, szefowie, właściciele muszą przeprosić za to, że używali tych świątków w bardzo niedobrym świetle, można powiedzieć. Powiedział, że takich większych świętych, jak Mahavira czy Parshavana, to one już zdecydowanie należą do świątyń, no i nie mogą być używane przez tych ludzi w klubach. Powiedział, że Live Nation, ten żywy naród, szefowie, którzy również mają Ticketmaster. Ticketmaster to jest taka wielka firma, która w zasadzie to jest konik, to jest scalpers. Oni kupują bilety na najróżniejsze rzeczy i od ludzi, później sprzedają drożej i kupują hurtem. Także to jest wielka organizacja finansowa. No i on powiedział, że mogą podarować te wszystkie statuetki, świątki i tak dalej właśnie im do świątyń hinduistycznych w Ameryce. No i że wszystkie te Jane stowarzyszenia czy tam grupy zapłacą za tą przesyłkę, także wezmą za darmo, ale zapłacą za przesyłkę. No też jest ciekawe podejście. W Ameryce również House of Blues, to też są restauracje, które taka sieć, można powiedzieć, też należy do Live Nations, żywego narodu, do całej tej grupy. No i powiedzieli, że wszystkie te kluby taneczne, muzyczne i tak dalej zawsze promowały pokój i jedność i harmonię między religiami, no i że dzisiaj jest jeszcze bardziej to wszystko ważne niż jest. No i właśnie powiedzieli, że w tym ruchu oni porozmawiają z koalicją, no i wzajemnie się zrozumieją, no i jakoś tak dogadają się, powiedzieli, że przepraszają strasznie przepraszają, no i za to, co tam się działo usunęli posążki Mahaviry ze wszystkich swoich klubów. No i teraz się zastanawiają, muszą przeadresować to, co z tymi świątkami będzie się działo. No i będzie jakiś zrobiony następny krok, także będzie usuwanie, oddawanie, no i będą bardziej promowali jakiś tam dialog razem z tą całą grupą. Także ten człowiek już dużo wcześniej też walczył na innych rejonach, bo w 2019 roku wycisnął przeprosiny z browaru w Virginii. Firma Browar w Virginii ważyła piwo o nazwie Lord Hanuman, czyli to jest Hanuman, jest jeden z tych główniejszych świętych. No i właśnie on powiedział, że
to imię tego świętego hinduskiego, łączenie z alkoholem, no to jest bardzo, bardzo, bardzo poniżające. No nie jest takie za bardzo czułe. On również facet jest na tyle aktywny, że wypisuje zażalenia i wymagania za to, że pokazują hinduizm w dosyć słaby sposób, no i całą tą kulturę hinduistyczną. No walczył z Amazon, Zetsi, z Nordstromem, z Urban Outfitters, Walmart i nawet Wayfair. Przepraszam, tak, także na wszystkie strony stara się obronić. No, w Bangkoku, w Tajlandii, na wschodzie, no to jak ludzie tam wyjeżdżają, turyści, no to tam też im tłumaczą, że Budda no to w sumie nie jest suwenirem, że to nie powinno być traktowane. No tak, tak, także czyszczenie, jest jedno wielkie czyszczenie. No jeżeli Budda byłby żywy dzisiaj, no to na pewno by poprosił, czy zachęcał ludzi do tego, żeby troszeczkę pomedytowali nad tym, co tu się dzieje na dzień dzisiejszy w całej tej Ameryce i na całym świecie, ale jest totalna likwidacja. No w barze, no przypuszczalnie to tam te święte te świątki no nie należą, tak? No ale jest poważna fala usuwania, niszczenia, likwidowania i tak dalej. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.